Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj tutorial, jak zrobić przycisk, który daje nam informację, jak zapisujemy sobie dane do bazy danych, czy jest zapisywanie, czy pojawi się error, jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Dodamy sobie na początku tabelę z produktami, żebyśmy mieli co dodawać. Założymy sobie, że możemy dodawać unikalne nazwy naszych produktów, więc damy sobie pole name typu text, żeby właśnie nazywać nasze produkty i dodam sobie option set to button state, abyśmy mieli informacje, jakie będziemy mieli tutaj stany naszego przycisku, na przykład save, saving, zapisujemy, error, jakiś error nam się pojawił i saved, udało nam się zapisywać i dodamy sobie jeszcze ładne teksty, tekst typu text, abyśmy mieli zapis po polsku, na przykład zapisz, tak, przycisk będzie się nazywał, zapisuję dane, ok, i następnie error, nie mogę zapisać danych. Taki produkt już istnieje. I jeszcze na samym dole zapisaliśmy dane. Zapisaliśmy dane. Okay. Więc mamy sobie takie nasze rzeczy. Dodajemy formularz do tego, aby tutaj wyświetlać i dodawać nasze produkty. Więc dodamy sobie grupę, layout typu kolumn. Ustawimy sobie input, który pozwoli nam dodawać nazwę naszego produktu. Name. Tu jest wymagane pole i następnie przycisk, który będzie odpowiadał właśnie za to, jak się będzie nam to wszystko wyświetlało. Więc szukam przycisku. Button, 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 button. Jest nasz przycisk, dodaję go sobie i tutaj będziemy wyświetlali z custom state'a nasze informacje o przycisku. State naszego przycisku typu button state. Normalnie podstawowa wartość to jest save. Więc coś takiego sobie tutaj wyświetlimy i wyświetlamy tutaj nasz tekst na podstawie tego właśnie naszego przycisku. Button state. Tekst, bo tutaj mamy ładne teksty. I dodamy sobie warunki, że jeżeli nasz przycisk ma inną wartość, czyli nasz przycisk this button state jest na przykład saving, to zmienimy sobie font color, bo tekst nam się będzie ładnie sam zmieniał na zielony. Albo nie, nie na zielony, tylko na żółty, bo teraz zmieniamy. I skopiuję sobie ten nasz warunek, paste i jeszcze raz paste. OK, i jeżeli będziemy zapiszemy już dane, to ustawię na zielono, a jeżeli będziemy mieli error, błąd, to ustawię na czerwono. OK, dobrze, i co robimy? Mamy sobie nasz przycisk i klikamy sobie w ten nasz przycisk i na początku mamy taki flow, że będzie zero, więc idziemy do naszej bazy danych i szukamy, patrzymy, czy już są nasze produkty w bazie danych po takiej nazwie. Więc name równa się input name value. Jeżeli jest jakikolwiek first item jest niepusty, is not empty, no to będziemy wyświetlali error. Co musimy zrobić? Ustawić set state of an element w naszym przycisku, ustawić tej naszej wartości state, że to jest error, poczekać ze 2 sekundy, żeby nasz użytkownik zdążył tutaj przeczytać sobie ten nasz error, ok, a potem zrobić set state, jeszcze raz ustawić set state, copy, żeby mógł znowu sobie jeszcze raz dodać informację, więc wyświetlimy sobie mu po prostu save. I to tyle. A co w innym przypadku? Jeszcze raz, jeżeli ktoś kliknie w nasz przycisk, więc robimy sobie elements, an element is clicked, nasz przycisk został kliknięty, ale nie ma takich produktów, więc kopiuję sobie ten cały nasz warunek, copy, dajemy sobie paste i nie ma, więc jest empty. Pierwszy taki element po nazwie jest pusty. To co robimy wtedy? Zrobimy set state of an element, czyli znowu wyświetlimy naszemu użytkownikowi w state, że ej, zapisujemy twoje dane. Następnie create a new thing, czyli zapiszmy w końcu te dane naszego użytkownika, w name wpiszmy input name value. Po tym wszystkim znowu zróbmy jakąś pauzę, więc mogę sobie skopiować tą naszą pauzę z innego miejsca, wklejam, ok, zróbmy, żeby on sobie mógł wyświetlać, więc mówimy mu zapisujemy, no i na koniec copy, paste, mówimy mu zapisaliśmy dane, znowu zróbmy 2 sekundy pauzy, żeby sobie dostał informację, zdążył przeczytać, że już dane zapisaliśmy i na sam koniec copy, set, paste, set state, zmieniamy na save, aby nasz użytkownik od nowa mógł sobie dodać kolejne elementy, no i na sam koniec jak zawsze reset element inputs, aby nasz użytkownik nie musiał kasować tego, co przed chwilą wpisał. Zróbmy preview i zobaczmy test naszej aplikacji, zobaczmy jak to wygląda. Wpisujemy sobie prot 1, klikam zapisz i zobaczcie, czekamy chwilę, zapisuję dane, mam informację, zapisaliśmy dane, mam informację,
i mamy znowu zapisz. Zamiast tutaj, możemy oczywiście się pobawić troszeczkę wyglądem naszych przycisków i zamiast font color, to zmienić sobie na przykład background color, żeby był więcej mówiący, więc możemy o, tak sobie zmienić background color też na zielony. Ten font color sobie zmieniam, usuwam background color. Znowu tutaj będziemy mieli czerwony. To będzie bardziej pewnie rzucający się w oczy. Odświeżamy naszą aplikację i znowu dodajemy sobie nasz produkt Prot 2. Klikam zapisz, zaznaczam na żółto, zapisuję dane, zapisaliśmy dane. Czekamy jeszcze chwileczkę, jest Prot 2. Jeszcze raz próbujemy dodać. I zobaczcie, od razu mam informację, nie mogę zapisać danych, taki produkt już istnieje. I wracamy sobie do tego naszego formularza bez usunięcia danych, tak żeby nasz użytkownik mógł to zmienić na przykład na 3, żeby wiedział, które dane dokładnie były zapisane, żeby mu to szybko nie zniknęło. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!